Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj przyjrzymy się dwóm eventom. Ja sobie zrobiłem w poprzednim odcinku bezprawie. I po zrobieniu tego pojawił mi się ciekawy event próba czasowa. To bardzo ciekawe. Wcześniej, aby zrobić dla bezprawia jakiekolwiek wyzwanie, trzeba było po prostu pobawić się z policjantami. A teraz mamy konkretny event. I w tym odcinku zrobimy sobie także wyzwanie Ediego. Także będzie ciekawie, nie wiem co będziemy z tego mieli, ale ponoć jest do wygrania jakiś samochód, więc zobaczymy. A tymczasem zobaczmy sobie próbę czasową razem z policjantami. Sorry, na kartę, tak czy nie? No i rzecz jasna, jeśli chodzi o wyścigi, to biorę mojego Lancera, który się właśnie rozbił. I ja wszystko bez problemu sobie wygram. Mówię wam, to już jest rutyna tym samochodem. Wyścigi, wszystko wygram. No nie, no ale zobaczymy teraz. 2 minuty. Nie wiem, z jakiego poziomu jest ten event, bo u bezprawia bardzo rzadko sobie robiłem te wszystkie zawody, a więc może to być event nawet z początku gry, tak? What the fuck? What the fuck? Co to było? Także tego. Także może być bardzo łatwo. Mogę to zrobić na przykład w minutę, a nie w 2 minuty, prawie 3 minuty. Bez problemu uciekam tym policjantom. No ale może też być tak, że jeśli zrobię sobie tę misję u bezprawia, to zwiększy mi się tam jakiś poziom poszukiwań, czy policjanci będą trudniejsi do zgubienia, nie mam pojęcia. Zaraz sobie obadamy. No a później wyzwanie u Ediego, o którym troszeczkę czytałem, ale nawet zapomniałem, na czym ono tam polegało. Wiem, że trzeba się pościgać troszeczkę i jakaś fajna nagroda za to jest, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wow. Tak, ile mam jeszcze checkpointów? 14 na 21. Dosyć prosta sprawa, ta policja gdzieś tam jeździ, ale ja jej w ogóle nie czuję na karku, no bo... Zostali z tyłu. Tak. W poprzednim odcinku też nie wiedziałem, co mam zrobić, ale wiecie, co zrobiłem? Podbierałem sobie wszystkie wiadomości, jakie miałem do odebrania. No i okazało się, że hej, rzeczywiście trzeba sobie pojechać to wyzwanie Ediego. Ono zostało chyba jakoś niedawno dodane do gry. I będziemy mieli tam jakąś nową ekipę chyba po tym wyzwaniu, nie wiem. Tak chyba wywnioskowałem z tej wiadomości, która sobie była. I zobaczcie, no prawie minutę szybciej pokonałem tą trasę, więc myślę, że zdecydowanie jest to jakaś z niższego poziomu trasa sobie jest. Trochę tam kasy dostałem, chyba 3,5 tysiąca za to. No to jest naprawdę malusio, malusio. Malusio. Dobra, napisał do mnie typek o czymś tam. No i wyzwanie tego. Na razie mamy wszystko... Aha, muszę policję zgubić. Chyba, nie wiem co muszę zrobić. Dobra, mamy w każdym razie to tutaj. Eddie Challenge. Pokaż na mapie. Czyli to nie jest taka prosta sprawa. Tu jest tego chyba więcej tych wyzwań. Witaj w Eddie Challenge. Ścigaj się najlepiej jak potrafisz i uważaj na zakręty w lewo. The fuck? Dobra, zobaczmy. Ściana szybkości. Nie wiem. Poziom średni. Nawet nie spojrzałem, ile kasy za to jest. Czy w ogóle jest za to kasa? Nie mam pojęcia. Ale chyba za zrobienie tego wszystkiego jest samochód jakiś. Tak coś mi się przypomina. Tylko czy to prawda? Zaraz to sprawdzimy. Co to mi tutaj spadło? Rozpoczynamy. Nowi w mieście. Ukończ Eddie Challenge numer 1. Okej, spoko. Zobaczymy. Uważać na skręty w lewo. What the fuck? Nie wiem, dziwne. Zobaczymy. Wszyscy są martwi, tak powiedział. Czemu? Nie mam pojęcia. Ale pojedziemy sobie, zobaczymy, co tu trzeba zrobić. No, wygrać pewnie, tak? Tu mamy okrążenia 2.
A już to powtarzałem wiele razy, ale ja właśnie w NFS-ach lubię to najbardziej, że nie mamy dużej ilości okrążeń. Nie wyobrażam sobie jechać tego samego wyścigu 70 razy, kurde, jak to jest na przykład w F1. Dajcie spokój, ile można jeździć po tym samym, no. Man! To jak już to w różnych odstępach czasu, ale nie co chwilę. Same zakręty, to samo, tym samym autem. Jesus. Dobra, mamy pierwsze okrążenie, jest naprawdę spoko. Nie mają szans, no kurde, zobaczcie jak ja ich zostawiłem. Nie wiem, czy ja mam się z nimi uważać na skręty w lewo. I gdzie tu mam uważać? To jest chyba jeden z prostszych w ogóle wyścigów, jakie są. No ale spoko, jest to wyzwanie numer 1. Zobaczymy jakie będzie wyzwanie numer 600. Kurde, wymiata ten Evo. Czy to Evo? Jak powinno się mówić, nie wiem. Drugie okrążenie, na razie jest płaczka. Jestem pierwszy. Teraz będzie długa, długa prosta. Osiągniemy. Właśnie, ciekawe jaki Vmax mam w tym lancerku. Ale to jest tak naprawdę mało ważne w tej grze. Te samochody osiągają około 380 km na godzinę po maksymalnym tuningu. Tu liczy się przyspieszenie i naprawdę lancer robi tu świetną robotę. Jeśli chodzi o przyspieszenie, przyczepność, wow. Bez problemu. Zaleję sobie moją wspaniałą herbatkę. Sprawda, brakuje mi troszeczkę cytrynki, ale jest miodek w niej. Taki dobry miodek rzepakowy. Polecam zresztą herbatę z miodem rzepakowym. Głodny jestem. Dobra. To mamy sobie myk. No. Okej, okay. I w międzyczasie dostałem też nowe zadanie od bezprawia. Pobij wyznaczony winnik uciekając przed policją. Ale tu już coś konkretniejszego. Próba driftu za 7000. Nawet spoko. Ale najpierw robimy wyzwania u Ediego. Że dzisiaj się na tym skupię. 7000, 18000 expa, spoko. Oj, ale kurde, tu chyba drift mamy robić. Nie spojrzałem, co to było. No ale zobaczymy. W każdym razie... Nie, sprint, okej, okay, spoko. W każdym razie, tak mówiła ta babka Melissa. Ona chyba jest z któregoś tam Need for Speed'a, Undergrounda. Nie kojarzę tej postaci. Ja się tam nigdy na fabule jakoś niespecjalnie skupiałem. Tak więc no. Nara. Kurde w ogóle, to jest jakiś niskopoziomowy shit. Daję sobie z nimi radę bez problemu, więc... tak, zdaje się, że wyzwanie Ediego można robić sobie już wcześniej dużo, skoro na początku jest tak łatwo tych wszystkich dziadów pokonać. Myk. Mogę sobie tutaj innych graczy też zaprosić. I ciekawe jak to by wtedy wyglądało, czy jeśli na przykład bym... przegrał z jakimś graczem online, no to czy by mi zaliczyło wyzwanie u Ediego? Nie mam pojęcia. No i zobaczymy może Vmaxa, ile uda się osiągnąć. 380, podejrzewam, że tyle będzie. Nie, już mi się kończy bieg przy 370, widzę. Także 370 to jest max dla mojego lancera, ale to w 100% wystarcza, tu naprawdę nie mamy żadnych prostych. Żeby osiągnąć jakieś kosmiczne prędkości typu 420 km na godzinę. Zresztą to bez sensu, tutaj nie chodzi o to w tej grze, żeby jakieś wielkie prędkości osiągać. Chodzi o to, aby fajnie driftować, dobrze przyspieszać, robić fajne zakręty. Tyle. Wow, gdzie my jedziemy? Wow, nigdy... Ej, nie byłem na tym moście chyba jeszcze. W każdym razie, pokazywałem w kilku odcinkach wstecz, chyba gdzieś tak z 4 odcinki wstecz, albo i więcej nawet, mapkę ogólnie w tej grze. Zresztą możecie sobie na tym odcinku też zobaczyć, jak wygląda mapka. I ona na konturach ma wiele takich miejsc jakby niewykorzystanych przez twórców, gdzie ja myślę, będzie jakieś DLC z rozszerzeniem mapy. I... znaczy to jest tylko moje przypuszczenie, nie mam pojęcia i to nie jest potwierdzone info, ani nie słyszałem gdzieś tam na lewo tej informacji. Ale podejrzewam, że tak będzie. Ja wam zaraz pokażę, o co chodzi. Na przykład... O, tutaj zresztą też mamy coś do... Tak, jest jakiś stadion.
Pamiętamy, że z undergroundów, może jakieś lotnisko gdzieś tu jest. Tutaj jest sporo terenu do zagospodarowania tu dookoła, tak? Tu mamy tylko most, może tu będzie jakiś zjazd, może tu jakieś doki, coś, nie wiem. Tutaj mamy też coś, jakaś autostrada, coś, jakieś inne. Może ta mapa w ogóle będzie jakoś inaczej rozbudowana. Tutaj jakieś tereny. Może jakieś tereny związane z przedmieściami. Tu w ogóle, zobaczcie. Tu mamy jakiś dok, tak? I to jest, zobaczcie, niezagospodarowane. Tutaj nic nie ma. Tu nie można się tepnąć. Nie można tutaj sobie pojechać w żaden sposób. A też widać, że te drogi jakieś tutaj są. Tylko to jest niezagospodarowane. Ja myślę, że to twórcy zostawili na później i fajnie by było. Tu na przykład mamy masę doków, tak? Zobaczcie, kontenery, nie kontenery. To wygląda zupełnie jakby było wycięte z Google Maps. Ta mapka. Nie? Tak troszeczkę. Fajny, fajny styl. Tu mamy masę doków. Tu chyba jakieś lotnisko albo coś. Nie mam pojęcia. Nie, to też są chyba jakieś doki. Także opcji do rozbudowania tej gry jest naprawdę dużo. No, twórcy zostawili sobie pole do popisu, jeśli chodzi o DLC, które, jak zapowiedzieli, wszystkie są, czy będą za darmo. Zobaczymy. Na razie sobie. O, właśnie sprawdzę, ile mam kasy. Tak nie spojrzałem. 215 tysięcy to już jest naprawdę spoko. Mogę kupić chyba każdy samochód. Dobra, pierwsze kroki. Challenge numer 3. Grzejemy. Jazda na czas, spoko, kapuję. Tam z tyłu widzę jakichś graczy. Okej. Łatwo, nie tak łatwo mi zaimponować. Dobra, spoko. Dobra, spoko. Właśnie go jadę. Ojej, aż ja kocham po prostu tego laserka, no. Cudowny samochód. Za każdym razem, kiedy nagrywam odcinek i jadę tym autem, go sobie zachwalam, ale chyba nie macie mi za złe, bo chyba każdy lubi ten model, no. Nie ma chyba osoby, która nie lubi tego modelu. Bez kitu. Ojej, ale ciasno. Czy to są okrążenia, czy coś? Nie wiem. Ale ja się tutaj z kimś ścigam na czas i te boty, które są tam z tyłu, również się ze mną ścigają na czas, a więc... Wow! To było świetne, jak równiutko, jak pięknie. No, oni się ze mną ścigają na czas, ale chyba są daleko w dupie. Okrążenie, okej. Aha, tu trzeba mieć jak najlepszy czas chyba na odcinku czy coś, nie mam pojęcia. Teraz poszło mi gorzej niż poszło na początku. Musimy się tak ścigać przez jeszcze 1,5 minuty. No i kto będzie miał chyba lepszy czas, tym lepiej, tak myślę. Ale kurde, oni wcale nie mają jakiejś dużej różnicy w stosunku do mnie. Więc ja muszę się tutaj śpieszyć. Oh shit, mogą mnie przegonić zaraz. Man, bez kitu, zobaczcie jaka mała różnica. Dobra, na razie idzie, ale... Hej, może być ciężko. Wow. Muszę się skupić naprawdę, bo kurde, oni depczą mi po piętach, jeśli chodzi o ten czas. O kurde. To jest dopiero akcja. Nie zderzaj się ze mną. Poszedł. Nitro, 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 nitro. Krążenie. Okej, super. Nawet spoko się wchodzi na tej trawie. Zawsze tutaj jakoś traciłem przyczepność. Shit. Dobra, jest 33. Naprawdę poprawiłem swój czas. A to dlatego, że wtedy cały czas na nitrze jechałem, ale nie wiem, co będzie teraz. Bo trochę się tam rozbiłem. Jaka muzyka w ogóle. Rywalizacja, yeah. Koniec zaraz będzie. Nie no, rozwaliłem ich. Bez problemu. No ale trzeba było się troszeczkę postarać, troszeczkę ta kropelka potu na czole już jest coraz ciężej, coraz trudniej. Zobaczymy, co będzie dalej.
Dawaj, Melissa. Bye, okej, okay. Bye. Dobra, zobaczmy, co tam chce. Możemy to zrobić chyba też poprzez apkę, ale tak jest szybciej, myślę. Co my tu mamy? Jak na razie były same wyścigi, to było dosyć ciekawe. Ten event był dosyć ciekawy, bo polegał na czymś innym niż te wyścigi. Musieliśmy mieć jakiś tam odpowiedni czas chyba na odcinku albo coś w tym rodzaju. Tu mamy wyścig na torze. Czyli znowu okrążenia, ale podoba mi się to. Jest coraz trudniej i naprawdę niewiele brakowało, abym przegrał ten poprzedni challenge. Także trzeba się już skupić, a to dopiero jest czwarty challenge. To nawet nie jest połowa. Hej. Spaduwa ty. Dobra, to po prostu jest wyścig, więc nie muszę się specjalnie skupiać na jakichś tam wynikach tutaj. Gdzieś się pokazują na chudzie. Policja, fuck. Zarzuciło mnie strasznie. Zepchnął mnie! Rammer z Worda. O, fajna nutka leci. Kojarzycie? Tylko, że to jest chyba jakiś remix. O Jezu! Co tam było? Jakiś głupi słup, nie wiem. Tak głupio mnie rozwaliło. Dobra, no. Jedź, żeż prosto. Nie no, wiecie co? Ja muszę... Kurde, chciałem podgłosić muzykę, bo ona jest świetna, ale kurde... Teraz nie mam czasu. A tutaj niestety nie jest tak, że nawet jak grasz sobie sam, to... nie możesz gry zatrzymać, nie? Zupełnie jakby ona była prowadzona cały czas online. I chyba tak jest, po części. Co mnie trochę denerwuje, bo na przykład teraz to sobie... Jest fajny wyścig, fajna muzyka, chcę sobie dać głośniej muzykę i dupa, nie? Nie mogę nagle. Dobra. Jestem troszeczkę z tyłu, nie szkodzi, żebym się tak tylko nie rozbijał. Dogonię ich, to jest taki mój challenge, aby ich teraz dogonić. Ale nie jest łatwo, kurde, jadą dosyć szybko. Bo policja też po ścianach jeździ, byle jak. Cholera. Dobra. Gonimy, gonimy, gonimy. Okej, spoko. W ogóle jest nutka z Need for Speed'a, Need for Speed Carbon. Dobra. Tylko jakiś remix czy coś. Dobra, mamy tutaj dwóch patałachów, ale z przodu jest jeden typ, który naprawdę uciekł. I to jest ostatnie okrążenie, więc trzeba spiąć poślady. Ach! Znowu ten słup! Fuck! Dziewięć na 12. Jak on tak szybko jedzie? Aaaa! Dawaj go, dawaj, 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 dawaj! 11 i koniec. No szkurde, gdzie moje nitro? Ja pierdzielę, aż mi słuchawka wypadła. Dupaj, czy nie zaliczyłem? Nowy rekord osobisty. A co, zaliczyłem czy nie? Nie, muszę być chyba wszędzie pierwszy. Co jest z tymi słuchawkami? Kurde, ale ciężko. Znaczy ciężko. Kurde, muzykę chciałem zmienić i w ogóle. Spadaj. Zaraz to zaliczę. No, gdzie mnie tu? Spaduwa. Dobra. Muzyka. Musimy zwiększyć sobie głośność. Znaczy muszę ściszyć efekty. O. No. Teraz będzie git. Dobra, moi drodzy. Atakujemy. Już po nich. Teraz się nie da. Nie będę zmieniał muzyki, nie będę nic kombinował. Czyste skupienie, robimy zajebisty czas. Teraz znam trasę i ten cholerny słup, mam nadzieję, że go ktoś wytnie piłą mechaniczną. Odpowiednia muzyka, lecimy. Woo! O-o.
Dobrze! Spadaj tam na słup, Pinoju. Ty też! Tą pierdziawką swoją. Co mnie tutaj? Nie ma takiego spychania. Gaz. Lucek Devil. Diabeł. Satan. Teraz wygram szmaty z wami. Woo! Okej. Muszę sobie kupić jakiś nowy samochód. Ale właśnie myślę o jakimś takim egzotyku. Jeszcze żadnego takiego egzotyka, no poza Hondą NSX. Można powiedzieć, że to jest egzotyk. Gdzie mnie tam ramujesz? Ale mnie tutaj... Ale mnie zaślepił. No, to sobie kupię jakiegoś egzotyka. I tak myślę nad Huracanem. Albo tym McLarenem. Chyba to jest 650. S, on się nazywa S650, jakoś tak nazywa się ten McLaren. Nie mam pojęcia. W każdym razie jakiś egzotyk przydałby się. Mam wolne miejsce w garażu. Po ukończeniu tych wszystkich zawodów u Ediego też chyba powinienem dostać jakiś samochód. No ale wtedy bym musiał sprzedać jeden z tych, które już mam. To źle, bo naprawdę każdy mi się z nich podoba. Na pewno nie sprzedam Lancera, na pewno nie sprzedam Skyline'a. Właśnie, zastanawiam się nad Skyline'em. Mam Honda NSX, która bardzo mi się podoba. Ale właśnie, może tak się zastanawiam, czy wywalić Honda NSX, czy Skyline'a. No i mam Mazda RX-7, którą w ogóle zajebiście mi się driftuje i robi takie ładne, gładkie drifty. Zajebiście punktowane. W końcu udało mi się ją stuningować, jak natura chciała, tak? Shit. Jak będą gdzieś za mną, to się zastrzelę. No kurde, jak oni tak szybko doganiają? Zabijesz się, a oni nagle są na dupie twojej. Taki catch up w tej grze działa w ten sposób. Bo w starych NFS-ach to było tak, że oni dostawali jakiegoś turbo. Nagle silniki odrzutowe, kurde, z bagażnika wychodzą. Patrzysz, a oni na tej mapce tak cię doganiają. Tu na szczęście tak nie jest, ale czasami też ta gra troszeczkę przekłamuje, żeby było nam trudniej. 4 na 15, co chcesz, Melissa? No dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden wyścig w takim razie. Zobaczymy, bo ona mówi, że zapas farta się wyczerpuje, mój, tak? 12 tysięcy, 29 tysięcy expa się dostanie za to. Nie wiem, czy się mój zapas farta wyczerpie. Naprawdę mam świetny samochód, ale okej, okay, nie można być też takim, wiecie, kolosrolo, że ja wszystko zrobię i potrafię. Policja wyskoczyła spod ziemi. Zajebiście. Miejska krzątanina. Good luck. Kojarzycie nutkę? Bo ja nie. To jest to. Nie no, ona była w którymś NFS-ie Undergroundzie chyba. Dobra, jazda na czas. Zobaczymy, jak pójdzie. Okej, na razie spoko. Ale z dobrą muzyką jednak szybciej się jeździ. Miałem tu krążenia robić? What the fuck? Aha, to jest chyba na... Ile się na krążenie zrobi, spoko. Czy was? No na razie idzie spoko. Pokazuje mi się też... o ile szybciej dojadę do jakiegoś checkpointa. Mój Lancer nie pozostawi na nich suchej nitki, moi drodzy. Ile mam czasu? Nawet mi się nie chce pokazać, bo już następny checkpoint zaliczam. 35 sekund na okrążenie. Oni mają o 10 sekund dłużej, także hej, o czym my rozmawiamy. Zapas farta się wyczerpie, hej. Ja nie mam farta, to są moje umiejętności, man. Meliska głupia.
Okej, okay, super. Oooo! Wow! Jak się udało fajnie ominąć. Widzieliście to? Teraz chyba gorzej będzie. No, gorzej o sekundę. No, ale to spoko. Ważne, żeby być od nich lepszymi, prawda? Dobra. Oooo! Co ten trafol? Przecież nie skręca się z prawego pasu w lewo, tylko z lewo. Ach! Cholerne trafole. One są takie głupie, ale to w każdej grze, naprawdę. Dobra. Jaka nutka. Da się to jakoś nutki zmieniać, cholera? Próbuję coś tam naklikać, ale... Nie działa nic. O, minus 7 sekund. To przez tego trafola głupiego. Co? Nie mówcie, że ten ostatni czas się liczy. To zdrajcy. Ale i takie mam lepszy o sekundę czas od tych gamoni. Damn it. O, wiecie co bym zjadł? Zjadłbym ten. Zjadłbym kurczaka w cieście z taką panierką fajną. Z kurczaka w, takie w chińskim można sobie kupić jedzenie. Znaczy kupić. No, iść do restauracji chińskiej i tam ci zrobią takie. Taki w cieście kurczak i jeszcze posypany tym sezamem. O, taki podsmażony. Polecam. Dobra, moi drodzy, ja już kończę odcinek, bo muszę coś zjeść. Naprawdę jestem głodny. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na odcinku z Need for Speed 2015. Robimy sobie no, te challenge u Ediego. Myślę, że wszystkie pozaliczam. No ale to jest, wiecie, to jest na razie piąty challenge, a jeszcze jest trochę do roboty i nie jest wcale tak łatwo, depczą mi po piętach te gnojki. Dlaczego trzeba uważać, nie można się specjalnie wywyższać, bo no, trzeba być czujnym, tak. A pycha zawsze osłabia czujność. Trzeba dawać z siebie wszystko za każdym razem. A dodatkowo mamy jeszcze do roboty sobie bezprawie. Zobaczcie, kolejny event jest sobie tu i znowu będziemy musieli się tam z policją gdzieś ścigać. Dziękuję wam bardzo za wyświetlenie dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji, aby nie pominąć kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Od lakieru mu się odbijało słońce. Tak? Albo pokazać jakąś wysokość. Możemy sobie oczywiście też przybliżyć widok. Wtedy jak przybliżymy, to ten samochód jest taki jakby większy się wydaje. Fajnie to wygląda. To zależy oczywiście, co chcesz zrobić. No, możliwości jest dużo. Podoba mi się na przykład to ujęcie. Wygląda tak, jakby samochód leciał w przepaść.